Siemanko, z tej strony Norbert, witam Was w kolejnym odcinku, a dzisiaj powiemy sobie o tym, jak nie być maślakiem. Zapraszam. Pewnie nie wszyscy do końca wiedzą, o co chodzi z tym maślakiem, więc postaram Wam się tak na szybko wytłumaczyć. Maślak to powiedzmy, że to takie obraźliwe słowo, które bardzo dobrze przyjęło się na polskim rynku streetwearowym. Teraz trochę rzadziej używane niż kiedyś, ale wciąż, nawet dzisiaj na jednej grupce widziałem to słowo. I jest ono chyba głównie kierowane do osób, które odwalają jakieś głupie akcje związane z transakcjami streetwearowymi. I właśnie o tych transakcjach chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć. Przygotowałem sobie 10 takich punktów, 10 porad, można powiedzieć, że to taki dekalog, którego trzeba przestrzegać właśnie robiąc transakcje streetwearowe i nie tylko w sumie, bo one są dosyć uniwersalne, więc w innych branżach też się przydadzą, ale już bez przedłużania przechodzimy do pierwszego punktu. Zawsze nagrywajcie otwieranie otrzymanych paczek. I nie po to, żeby potem rzucić na YouTube'a, tylko po to, żeby w razie czego mieć dowód na to, że otrzymaliście coś niezgodnego z opisem. Na przykład ktoś Wam sprzedaje produkt, który na zdjęciach wygląda na 9 na 10, jeśli chodzi o stan, a Wy otrzymujecie tą paczkę, otwieracie ją i okazuje się, że to jest jakiś po prostu grzyb i stan 4 na 10, zupełnie nie zgadzający się z opisem i ze zdjęciami, to wtedy w tym momencie, jeśli tą paczkę nagracie, otwieranie tej paczki, to macie dowód na to, że rzeczywiście to nie jest wasza wina, że doprowadziliście ten produkt do takiego stanu, tylko że taki otrzymaliście, no i wtedy wiadomo, że trzeba się domagać zwrotu środków i odesłać ten produkt sprzedającemu. I to się w sumie też tyczy, to nagrywanie tyczy się również pakowania paczek, bo wbrew pozorom, bo jeśli nagracie pakowanie paczki i tak samo jesteście po drugiej stronie jako sprzedający, stan 9 na 10, przykładowo buty, pakujecie, nagrywacie to wszystko i potem druga osoba przesyła Wam zdjęcia tego produktu już otrzymanego i mówi, że no dobra, ale te buty to jest jakiś też właśnie grzyb przykładowo i 4 na 10, jakieś tam zniszczone, a Wy wiecie wtedy, że wysłaliście dobre buty w dobrym stanie i macie na to dowód, bo to nagraliście, jakie pakowaliście w takim stanie i ta druga osoba wtedy kłamie, bo na przykład stwierdziła, że jej się te buty nie podobają i że zrobi takie małe oszustwo, żeby odzyskać od Was pieniądze. Więc podsumowując, pierwszy punkt, nagrywajcie otwieranie i pakowanie paczek. Zawsze wysyłajcie paczki w umówionym terminie. Wiadomo, że są różne sytuacje w życiu i nieraz może się coś przytrafić, co uniemożliwi nam wysłanie paczki w umówionym terminie, ale w takim przypadku trzeba jak najszybciej poinformować o tym kupującego i postarać się jak najszybciej zrealizować tą wysyłkę mimo wszystko, bo trzeba szanować inne osoby i ich czas przede wszystkim. Trzeci punkt dotyczy double boxa, czyli przykładowo jak wysyłacie pudełko z butami, to opakujcie je w jeszcze oddzielny karton i wolne miejsca w tym kartonie wypełnijcie na przykład folią bąbelkową albo jeśli nie macie, to nie wiem, starymi gazetami. Chodzi o to, żeby po prostu to pudełko było w jednym miejscu i było amortyzowane, podczas gdy kurier będzie kopał waszą paczkę. Nie oklejajcie żadnymi taśmami oryginalnych pudełek, na przykład po butach. To, że jakiś produkt nie jest limitowany, to nie oznacza, że kupujący nie chce otrzymać danego produktu w oryginalnym pudełku w dobrym stanie. A jeśli w ogóle chodzi o te pudełka, to jeśli nie macie na przykład oryginalnego pudełka od danych butów, to warto o tym poinformować już na etapie wystawiania przedmiotu na sprzedaż. Bo naprawdę niektórzy lubią trzymać buty potem w takich pudełkach i fajnie jest, gdy one są w dobrym stanie i te wieże budowane z tych butów po prostu się nie zawalają. Nie wyżejcie stanu produktu i róbcie jak najdokładniejsze zdjęcia sprzedawanych rzeczy. To chyba jedna z najważniejszych kwestii, dzięki której deal przebiega bezproblemowo. Ja na przykład wolę zawsze zaniżyć o pół punkta stan produktu, który sprzedaję, żeby kupujący był zaskoczony pozytywnie, a nie negatywnie. Nie flejkujcie, czyli nie rozmyślajcie się z dogadanych już deal. Tutaj chodzi o to, że umowa to umowa. Jeśli umówiliście się z kimś na sprzedaż butów za 2000, to za tyle mu je sprzedajcie. Nawet jeśli wartość tych butów w momencie wysyłki jest większa i wynosi na przykład 3000, to umówiliście się z tą osobą na 2000 i za tyle powinny pójść. Sporo osób niestety w takich przypadkach frejkuje i rozmyśla się z tego dealu i zwraca na przykład kupującemu pieniądze i według mnie to nie jest fair, bo chcieliście te buty sprzedać jak najszybciej, ustaliliście cenę i za tyle powinny pójść, bo postawcie się na przykład po drugiej stronie. Kupujący kupuje buty za 2000 i okazuje się, że w momencie, kiedy wy te buty mu wysyłacie, one kosztują 1500 zł, czyli 500 zł mniej, i nie chcielibyście wtedy, żeby on się też wycofywał, więc tak jak mówię, wzajemny szacunek i dotrzymujcie umów. Wysyłając przesyłki koniecznie zachowujcie dowody nadania i nie tylko po to, żeby kupującemu wysłać tracking, żeby mógł sobie tą paczkę śledzić, ale głównie w przypadku, gdy paczka zaginie, bo wtedy jak macie dowód nadania, możecie zgłosić reklamację, a gdy go nie ma, to może być ciężko i wtedy jest problem niestety.
Uważajcie przy wysyłaniu pieniędzy za zakupione przedmioty. Jeśli nie jesteście w 100% pewni co do uczciwości swojego kontrahenta, to lepiej sfinalizujcie zakup np. poprzez Allegro, bo jest tam system ochrony kupujących i w razie czego można pieniądze odzyskać, gdy zostaniecie oszukani. Albo np. przez PayPal, tylko nie róbcie opcji przelewu dla rodziny, ponieważ ta opcja co prawda nie posiada prowizji, ale potem nie możemy zgłosić sporu, jeśli zostaniemy oszukani. A jeśli jesteście np. sprzedającymi, to wysyłajcie produkt dopiero jak otrzymacie pieniądze na konto, a nie odwrotnie. Pytaj swoich kontrahentów, czy mają legit checki na siebie. Jest to coś takiego, że na przykład w jakiejś grupce ktoś robi post legit check na daną osobę i pod tym postem inne osoby, które już robiły deal z daną osobą, piszą komentarze, czy jest uczciwą osobą, czy nie, czy wszystko poszło zgodnie z planem, czy coś było nie tak. I na tej podstawie można stwierdzić często, czy warto robić deal z daną osobą, czy nie. Ale tu pojawia się jeszcze jeden haczyk, bo często pod legit checkami są opinie z fałszywych, fejkowych kont. Jeśli takie konta, takie opinie z takich kont znajdziecie, to znaczy, że z daną osobą lepiej transakcji nie przeprowadzać. Jeśli kupiłeś przykładowo jakieś buty od osoby prywatnej i one ci się nie spodobały, to nie wymagaj od tej osoby, żeby przyjęła od ciebie zwrotu. Niestety zwroty są zarezerwowane tylko dla sklepów, więc jeśli transakcje są przeprowadzane pomiędzy dwoma osobami prywatnymi, w sensie sprzedająca osoba jest osobą prywatną, to ta osoba nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu produktu. No chyba, że oczywiście ten produkt nie jest zgodny z opisem, jest w innym stanie, jest zniszczony, a miał nie być zniszczony i tak dalej, bo takie rzeczy też się zdarzają, ale jest, było przynajmniej bardzo dużo różnych postów w różnych grupach, gdzie ktoś na przykład kupił jakiś przedmiot od kogoś i ta kupująca osoba potem go straszyła, że coś tam pójdzie na policję, bo nie chce przyjąć zwrotu, a tak naprawdę tego zwrotu ten sprzedający przyjmować zwyczajnie nie musi, bo nie prowadzi sklepu. I to było właśnie takich 10 najważniejszych według mnie punktów, ale to nie wszystko. Mam jeszcze 11 punkt dodatkowy, który jest taką radą dotyczącą transakcji w internecie. Korzystajcie z karty Revolut i dzięki temu nie traćcie pieniędzy kupując w zagranicznych sklepach. Tutaj myślę, że najlepszym przykładem będzie to, jak Wam od razu pokażę na ekranie. Dobra, więc właśnie odpaliłem sobie nagrywanie ekranu na laptopie i pokażę Wam na przykładzie, dlaczego warto korzystać z karty Revolut, która jest zresztą darmowa, ale do tego jeszcze przejdziemy. Jesteśmy na sklepie End Clothing, jest to angielski sklep, który jak widzicie ma różne fajne itemki. I ten sklep też polecam, ponieważ często pojawiają się fajne promocje, a wysyłka do Polski jest bardzo tania, bo kosztuje niecałe 5 euro. Klikamy sobie na przeceny ponad 60%. Buty pierwsze z brzegu Adidas Temper Run. Minusem tego sklepu jest oczywiście to, że trzeba zapłacić w euro, ale zaraz pokażę Wam, że dzięki Revolutowi wcale to nie jest minus. Wybieramy rozmiar i wkładamy do koszyka. Jak widzicie, w koszyku z wysyłką wychodzi 59 euro, 95 eurocentów. Klikamy checkout. I tu mamy tak naprawdę dwie opcje do zapłaty w tym sklepie. Albo kartą, albo PayPalem. Tutaj jeszcze z boku możecie zobaczyć, że pokazuje się jakaś tam przybliżona wartość w złotówkach, ale to nie ma znaczenia, bo i tak pieniądze z konta, czy płacicie kartą, czy płacicie PayPalem, pobierze Wam w euro i przeliczy według kursu albo banku, albo właśnie PayPala, albo karty. I przykładowo, jeśli chcecie zapłacić PayPalem, to 59,95 euro według aktualnego kursu PayPal, to już Wam mówię ile, bo sobie to gdzieś tutaj wcześniej zapisałem, 271 zł i 55 groszy. A jeśli na przykład wybierzecie płatność kartą i wpiszecie numer karty Revoluta swojej, którą otrzymaliście za darmo i zapłacicie tą kartą, to według kursu Revoluta, już Wam pokazuję ile to wyjdzie, mam aplikację, która aktualny kurs pokazuje, w przelicznik stawek wpisujecie sobie 59,95 euro i pokazuje w tym momencie, zrobię Wam screena i gdzieś tutaj Wam wyświetlę, że w złotówkach daje to 258 zł i 5 groszy. Ponad 13 zł taniej niż płacąc PayPalem. I to tylko wychodzi z przeliczenia walut, więc naprawdę ogromna różnica. Możecie sobie za te 13 zł, nie wiem, kupić nawet obiad, czy tam mach zestaw w McDonaldzie z kuponu, ale jest to naprawdę bardzo duża kwota i to jest kwota przy takiej kwocie 250 zł, więc naprawdę jak widać opłaca się robić transakcje kartą Revolut w zagranicznych sklepach. I oczywiście tą kartą możecie również płacić w polskich sklepach, możecie płacić również stacjonarnie, nie ma z tym żadnego problemu, tak naprawdę na całym świecie. Ja mam kartę wyglądającą w taki sposób, w ogóle tu jest takie pudełko, pokażę Wam z bliska pudełko, opakowanie. Fajnie się wysuwa. Fajny bajer ogólnie, ale no najważniejsza jest sama karta, która u mnie wygląda akurat tak.
tyłu wam nie pokażę, bo z tyłu są dane tej karty, więc moglibyście użyć tych danych w złym celu. Ale przechodząc jeszcze do opisu samego Revoluta, to mam tutaj na ich stronie też otwarty cennik, więc macie wersję standard, która jest darmowa w pełni. Za darmo możecie zamówić kartę, nic za nią nie musicie płacić, nie ma żadnego abonamentu rocznego czy miesięcznego, opłatę za tą kartę. Zamawiacie kartę i otrzymujecie ją po, powiedzmy, tygodniu na wasz adres domowy i nie musicie nic więcej za nią płacić. Więc to jest opcja darmowa i darmowa opcja po prostu jest wystarczająca dla większości użytkowników. Możecie bez problemu płacić nią na całym świecie, wypłacać pieniądze z bankomatu na całym świecie. Możecie wymieniać waluty po kursach międzybankowych, które są dużo lepsze niż kursy znane wam na przykład z PayPala czy z waszych banków. Macie też wersję premium oraz metal. Wersja premium różni się między innymi tym, że mamy na przykład ubezpieczenie medyczne za granicą, a wersja metal na przykład, że mamy też cashback, który dostajemy, no ale tutaj są opłaty już miesięczne. Tak czy siak, jeśli chcecie zamówić darmową wersję, to macie na samym początku opisu link, więc klikajcie w ten link i zamawiajcie darmową kartę. Musicie się tam zarejestrować, potwierdzić konto, prawdopodobnie je zweryfikować i możecie tą kartę zamówić na swój adres. Więc koniecznie to zróbcie, nawet jeśli nie macie jeszcze zamiaru robić zakupów za granicą czy jechać za granicę, to lepiej tę kartę już mieć na spokojnie i potem na następną chwilę nie zamawiać, bo może wam się w każdej chwili przydać. Więc to by było na tyle, jeśli chodzi o punkt 11, który trochę jest długi, ale myślę, że warto było o tym wspomnieć. Mam nadzieję, że podobał wam się ten odcinek i że weźmiecie sobie te rady do serca, bo dzięki tym radom transakcje streeturowe staną się lepsze. Oczywiście subskrybujcie ten kanał, wpadajcie na mój Instagram, który gdzieś tutaj z boku się pokaże. Ja się teraz z wami żegnam, do zobaczenia, cześć!